Dzień dobry Państwu. Będziemy dyskutować o cenzurze w kontekście filmu, który Państwo przed chwilą zobaczyliście. Film jest pokazywany w cyklu Czwarte Oko, którego patronem jest redakcja Oko Press. Ja się nazywam Agata Szczęśniak, jestem dziennikarką Oko Press. A są tu ze mną pani profesor Anna Tarwacka, która jest prawniczką i autorką książki, o cenzurze w starożytnym Rzymie. Konrad Siemaszko, który jest prawnikiem związanym z Fundacją Helsińską, czy Helsińską Fundacją Praw Człowieka, oraz Witold Mrozek, dziennikarz Gazety Wyborczej. I na początek chciałam Państwa zapytać, który z krajów, które zobaczyliśmy w tym filmie, a mieliśmy tutaj taką podróż po, no, bez mała całym świecie, najbardziej Państwu przypomina Polskę? Chodzi mi oczywiście, wiadomo, o strategie cenzorskie, czy o strategię obcowania władzy z wolnościami, głównie z wolnością słowa. I zaczęłabym od Witolda Mrozka. To jest oczywiście takie bardzo felietonowe pytanie. Mamy tu dość szeroki przekrój, ale jednak miejsc dość radykalnie różniących się pod wieloma względami od Polski. Natomiast ja bym powiedział, że paradoksalnie o dziwo pierwszy i ostatni. To znaczy z jednej strony pogłębiający się problem z dostępem do informacji publicznej w Polsce, to znaczy z dostępem do informacji dotyczących tego, kogo na przykład, w jaki sposób finansuje władza, co wyszło na przykład przy opisywanych przez OKO.PS problemach z tak zwanym Funduszem Sprawiedliwości, czyli funduszem, który podlega ministrowi Ziobrze i którego dziennikarze OKO.PS przez miesiące, jeśli nie lata, poprawnie. No już lata. Nie mogą się doprosić mimo dość otwartej teoretycznie w Polsce ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie mogą się doprosić informacji, na kogo właściwie te pieniądze od podatników są w ramach tego funduszu wydawane. A z drugiej strony, zwłaszcza wydarzenia ostatnich tygodni wskazują na niebezpieczną bliskość do Sudanu Południowego, gdzie po prostu wprowadzamy, falandyzując prawo, na granicy prawa, stan wyjątkowy po to, by odciąć dziennikarzy od jakichś informacji, jakichś może drastycznych obrazów, ponieważ powołujemy się jako Polska, jako nasz rząd, jako nasz prezydent i nasza większość parlamentarna, na bezpieczeństwo narodowe. Niestety tak bym to widział. No ja spodziewałam się, że wspomnisz, nie wiem, może o Indiach albo o Iranie, bo Witold Mrozek jest dziennikarzem, który pisze dużo o cenzurze w teatrze i cenzurze, która zahacza o kwestie związane z Kościołem i z takim wjazdem Kościoła w to, co powinno być pokazywane, a co nie powinno być pokazywane. No tak, ale do takich scenariuszy mimo wszystko, jak to dla mnie było bardzo zaskakujące w tym filmie, ponieważ bardzo niewiele wiem o Indiach, jak taka otwarta, kolaudacyjna procedura z możliwością odwołania się do sądu, co prawda, ale też nie ukrywająca tego, że jest cenzurą, jak w tym... No, to akurat przypominało mi to, co znam z lektury na temat kina PRL-owskiego, gdzie w otwarty sposób rozmawiano na kolaudacjach filmów. Ale dla mnie jednak te dwa obrazy są najważniejsze. Okej. Okay. Jeszcze informacja porządkowa, o której zapomniałam, a którą powinnam Państwu podać od razu. Mamy czas mniej więcej do 20:40, ewentualnie z jakimś małym przedłużeniem. I my porozmawiamy pewnie przez 20 minut. Potem, jeśli Państwo będą mieli pytania, a myślę, że będziecie mieli, to oddajemy Wam mikrofon i proszę je śmiało zadawać. Konrad Siemaszko, który z tych krajów
gdzieś tam błyskało, że to coś tak jak u nas? No, to rzeczywiście jest trudne pytanie, bo większość krajów jest w dość innej sytuacji. Pewnie realnie najbliższy system to są sąsiedzi Niemcy, Stany Zjednoczone, ale no, muszę się zgodzić, może chętnie wprowadzimy jakieś zróżnicowanie, że pewnie też jak oglądałem to Sudan Południowy zwrócił moją uwagę, nie z uwagi na proporcje pewnych zagrożeń, ale z uwagi na pewne strukturalne podobieństwa pewnych mechanizmów. Uderzyła mnie scena, w którym przedstawiciel ministerstwa pytany jakąś konkretną redakcję stwierdził, że jej zamknięcie czy jakiś inny środek prawny zastosowany przeciwko niej nie ma nic wspólnego z treścią. Chodziło oczywiście tylko o kwestie podatkowe, unikanie podatków i w związku z tym ta krytyczna redakcja miała pewne problemy. No i w tej sytuacji trudno nie pomyśleć o podobnych zabiegach, nawet bezpośrednio związanych z podatkami, jak pomysł podatku od mediów w lutym, szczęśliwie wycofany po solidarnym proteście mediów, aktualnych, wciąż trwających problemach TVN-u z podłużeniem koncesji z uwagi na nowo zauważone problemy z strukturą własnościową, czy inne tego rodzaju formalne zabiegi powoływane, by może nie, nie przyznać, że chodzi oczywiście o krytyczny stosunek. I uderzające podobieństwo bardzo tragiczne z zakazem nagrywania, o którym wspomniał tutaj Wilhelm Rozek, zakaz nagrywania żołnierzy w sytuacji militarnej, przepływając na bezpieczeństwo w kontekście dopiero co wprowadzonego stanu wyjątkowego, trudno by to nie przyszło na myśl. I rzeczywiście też Stany Zjednoczone. Szczęśliwie jakby nie mamy aż tak daleko idących chyba problemów z patologicznym systemem finansowania kampanii wyborczych, które ciekawe notabene było też bronione z uwagi na ochronę swobody wypowiedzi. To znaczy wpłaty na komitety wyborcze były rozumiane przez Sąd Najwyższy jako forma wolności ekspresji, w związku z tym pewne ograniczenia były rozumiane jako nieustanne ograniczenie. Ale już takie praktyczne problemy z dostępem do instytucji publicznych, może przychodzi na myśl Sejm i pewne ponawiane próby, też szczęśliwie częściowo obecnie zawieszone, ograniczenie dostępu dziennikarzy, czy unikanie dziennikarzy w taki też już inny sposób, jak organizowanie konferencji, które właściwie są ograniczone do oświadczeń osób występujących i czy też selektywne niezapraszanie pewnych dziennikarzy, czy nie wpuszczanie pewnych dziennikarzy na konferencje. Tego rodzaju większe pewne metody również kojarzyły się z pewnymi sytuacjami w Polsce. No, to rzeczywiście jest problem, z którym my się notorycznie stykamy. Raz, że domaganie się, dopominanie się pewnych informacji, które nam nie są udzielane. Jest też taka praktyka, że kiedy piszemy tekst, to musimy mieć, żeby to był tekst informacyjny, musimy mieć wypowiedź drugiej strony, więc nieodpowiadanie jest pewną strategią, żeby tekst się nie ukazał. No i te konferencje prasowe, które już często nie są konferencjami prasowymi, tylko oświadczeniami dla prasy, gdzie ktoś wygłasza po prostu to, co ma do wygłoszenia i mówi dziękuję Państwu za uwagę, odwraca się napięcie i wychodzi. Pani profesor, zostawiłam Panią na koniec, bo zapytam nie tylko o skojarzenia z Polską, ale też o skojarzenia ze starożytnym Rzymem. Jasne, czyli zacznę od tych skojarzeń z Polską, dlatego że z racji tego, że jestem nauczycielem akademickim, to zawsze te kwestie edukacji są mi bliskie i w związku z tym to, co mnie uderza bardzo w tym filmie, to jest to, że bardzo często w wielu z tych krajów cenzurę starają się te wszystkie osoby decyzyjne wytłumaczyć troską o dobro rodziny, o wartości związane z rodziną. No i to jest tak, że zapomina się, albo pewnie bardzo dobrze się pamięta, tylko celowo się unika tematu związanego z tym, że ludzie, którzy są niewyedukowani, którzy nie znają różnych punktów widzenia,
potem no, nie są w stanie w żaden sposób podejmować własnych decyzji i są skłonni do tego, żeby powielać te wzorce. Te kobiety, które w Indiach na przykład decydowały o tym, żeby nie dopuścić filmu do realizacji, z jednej strony być może były przestraszone i w jakiś tam sposób zmanipulowane, ale z drugiej strony być może właśnie nie mają tej wiedzy. I w związku z tym to, co dla mnie jest istotne, to, że edukacja jest absolutnie podstawą do tego, żeby społeczeństwo w ogóle mogło się rozwijać, natomiast cenzura w zasadzie w każdej postaci zwykle prowadzi do tego, że edukacja jest w jakimś tam kierunku popychana i nie jest to koniecznie kierunek, być może intencje są na początku dobre, natomiast nie jest to kierunek zawsze pożądany. Jeśli chodzi o Rzym, to tam urząd cenzora powstał nie po to, żeby cenzurować wypowiedzi, żeby cenzurować wolność słowa, tylko urząd cenzora powstał w zupełnie innym celu. On powstał po to, żeby spisywać ludność. I później dopiero wykształciły się pewne mechanizmy pozwalające cenzorom na to, żeby karać pewne zachowania społecznie niepożądane. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla cenzury rzymskiej, dla tego urzędu, który funkcjonował powiedzmy od roku 443 do końca Republiki Rzymskiej, czyli do powiedzmy 27 roku przed naszą erą, czyli wcale nie tak długo, biorąc pod uwagę długość historii Rzymu, jest to, że to był urząd, który miał stanowić pewną gwarancję ustrojową. On miał chronić, nie ograniczać. I ta ochrona polegała na przykład na tym, że jak pewnie większość z Państwa wie, w starożytnym Rzymie na przykład ojciec miał prawa nieograniczone w stosunku do jego rodziny. Mógł zabić dziecko, mógł generalnie rzecz biorąc robić wszystko z członkami swojej rodziny i na to nie było żadnego lekarstwa oprócz cenzury. Tylko cenzor miał prawo ukarać ojca za to, jak on traktował swoje dzieci, swoich niewolników. Więc początki były bardzo dobre, natomiast dopiero później, po zmianie ustroju na autorytarny, czyli po zmianie z ustroju republikańskiego na cesarstwo, okazało się, że cenzura zaczęła nabierać tego znaczenia, do którego my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni i zaczęła polegać na tym, żeby właśnie cenzurować wypowiedzi, książki, ludzi, którzy w jakikolwiek sposób sprzeciwiali się cesarzowi. To była po prostu zbrodnia obrazy majestatu. No dobrze, właściwie mówiąc o tych powodach, takich uzasadnionych właściwie, pani profesor nas wprowadziła do pytania, które za autorem filmu uczyniliśmy tematem naszej debaty, czyli to prowokacyjne pytanie, czy istnieje dobra cenzura? Czyli czy da się uzasadnić pewne cenzorskie działania i uznać, że one są okej? Że przynoszą więcej korzyści niż skutków negatywnych. I tym razem chciałam zacząć od Konrada Siemaszko, który ma do czynienia z procesami i jak rozumiem, pan stoi po wręcz przeciwnej stronie, broniąc tych, którzy są cenzurowani. No więc czy pan się spotyka z takimi przypadkami, czy czasem pan tak myśli, ale kurczę, są takie sytuacje, kiedy jednak to jest okej, jest uzasadnione. Odpowiem tak stereotypowo prawniczo, to zależy. To znaczy, jeżeli rozumieć cenzurę w taki klasyczny sposób, jako jakby uprzednią kontrolę publikacji i akceptację tego, co ukazuje się w druku, co jest wyświetlane, wówczas oczywiście nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju cenzura jest obecnie nie do zaakceptowania, zupełnie nie mieszczące się w standardach ochrony swobody wypowiedzi. Jeżeli jednak rozumieć to dużo szerzej, czy tak rozumiał to film, czyli właściwie wszelkie bardzo szeroko rozumiane ograniczenia swobody wypowiedzi, to muszę odpowiedzieć na takie pytanie tak, jakkolwiek niekomfortowo się czuję odpowiadając na pytanie, czy jest niedobra cenzura. W tym sensie, że no, jest to oczywiście prawo nie swoboda wypowiedzi nieabsolutne i istnieją powody i sytuacje, w których z uwagi na jakieś inne dobro
może być ograniczany. I w wielu przypadkach są to rzeczy zupełnie niebudzące kontrowersji, myślę, jak uświadomimy sobie, że to również jest ograniczenie swobody wypowiedzi. No myślę, że pornografia dziecięca, która jest jakąś formą wypowiedzi, jest dość niekontrowersyjnym przykładem. Ale też na przykład ochrona prywatności, to znaczy na reakcja na nie wiem, opublikowanie intymnych, osobistych zdjęć osoby prywatnej. Więc szereg przykładów nie budzi wątpliwości, jest jakby przewidzianych przez prawo i dzieje się dość często. No i po prostu diabeł tkwi w szczególe. I to znaczy, to nie jest tak też, że jesteśmy skazani na jakąś dowolność. Prawo z jednej strony w dość ogólny sposób formułuje dopuszczalne wyjątki od swobody wypowiedzi, z drugiej strony od dekad orzecznictwo precyzuje sytuacje, warunki, w których pewne rodzaje ograniczenia są dopuszczalne. Może powiem, co ma na myśli mówiąc o ograniczeniach, bo oczywiście w kontekście cenzury brzmi to co najmniej, jakby chodziło o wycięcie fragmentu filmu, czy niedopuszczenie książki do druku. Chodzi mi przez ograniczenia, rozumiem, najczęściej na przykład po opublikowaniu, czym się najczęściej chyba takim spotykamy jako sprawy dziennikarskie w Polsce. To znaczy jest opublikowany ten artykuł i wówczas osoba, która czuje, że ten artykuł naruszył jej dobre imię, nosi pozew cywilny, ochronę dobrego imienia bądź karny o zniesławienie i wówczas osoba, autor tego artykułu, autorka może ponieść odpowiedzialność i na przykład zapłacić odszkodowanie, czy w przypadku spraw karnych grzywne, formalnie nawet grozi więzienie. Są przypadki, w których rzeczywiście nawet takich najbardziej klasycznych, no można powiedzieć, że dochodzi do pewnych przekroczeń swobody wypowiedzi z uwagi na potrzebę ochrony innego dobra. Może krótko jakby jakie są te warunki, by trochę też ukonkretnić to, opierając się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest taką latarnią, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka i swobody wypowiedzi. Każde ograniczenie musi być przewidziane przez prawo, co sprawia, że wiemy, z czym mamy do czynienia. Jest to ma na zadanie ograniczyć pewną arbitralność tego za ograniczeń. Musi służyć jednemu z uprawnionych celów, które są w miarę enumeratywnie, czy to w konwencji, czy w konstytucji, ale które są bardzo szerokie. Chodzi o takie cele jak ochrona praw innych osób. Jest to pewnie jeden z częstszych przypadków, ale też bezpieczeństwo publiczne, zdrowie, moralność. To wszystko są cele, które mogą uzasadniać ograniczenie swobody wypowiedzi i kluczowy warunek, o który najczęściej wszystko się rozbija, czyli proporcjonalność, niezbędność w społeczeństwie demokratycznym czy państwie demokratycznym. Więc w wszystkich tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami tego rodzaju, sądy, zazwyczaj tak, by te sądy stoją przed tego rodzaju rolą, dokonują pewnego wyważenia między swobodą wypowiedzi a tymi innymi dobrami. To jest jakby spojrzenie z lotu ptaka, ale do tego dochodzi jeszcze kwestia, o którego w tym filmie powiedzmy wychodzi, czyli mowa nienawiści. Myślę, że na pewno jakby jest to jeden z istotnych wątków tego filmu, który może być rozumiana z jednej strony jako pewne ograniczenie swobody wypowiedzi z uwagi na ochronę innych osób, a z drugiej strony jest poniekąd też uzasadnione potrzebą ochrony wolności słowa osób, których mowa nienawiści dotyczy. To znaczy mowa nienawiści, mowa nienawiści na tle czy to rasowym, religijnym, etnicznym, orientacji seksualnej, jakby szereg przesłanek, można rozumieć jako pewną formę uciszania, prowadzenia do sytuacji, w której osoby, których ta mowa dotyczy, bądź dokonują autocenzury, przestają się wypowiadać publicznie i osoby te w marze indywidualnym i w wymiarze
na takim społecznym, kolektywnym, takim pewnie w Polsce najbardziej namacalnym przykładem jest kwestia seksistowskiej mowy nienawiści, czyli mowy nienawiści kierowanej wobec kobiet, która, jak pokazują badania, i takie jakby empiryczne też badania, często prowadzi jakby do autocenzury, do pewnego wycofywania się z życia publicznego, może prowadzić i powstrzymywanie się od zabierania głosu. I warto jeszcze może dodać przy mowie nienawiści, że wbrew temu, co czasem się mówi, nie jest to jakaś jakby nowa narość na prawa człowieka. Nie jest tak, że jest to coś, co pojawiło się teraz, jest może wytworem, nie wiem, marksistów kulturowych, by podać jakiegoś ulubionego Straszaka. Jest to coś, co jakby jest istotowo związane z międzynarodowymi prawami człowieka od właśnie początku ich istnienia i właśnie z tego samego pnia, czyli z tragicznych konsekwencji II wojny światowej, Holokaustu, nazizmu. Więc i związek ten widać nawet, już jakby ostatnio, żeby nie przedłużać, w samej konstrukcji takiego czołowego aktu praw człowieka międzynarodowego ONZ-owskiego, czyli Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Osobistych, w których zaraz za przepisem gwarantującym swobodę wypowiedzi jest nakaz skierowany do państwa przeciwdziałania nawoływaniu do nienawiści na tle religijnym, etnicznym czy narodowościowym. Więc jest to nie tylko coś, co jakby jest dopuszczalne, ale wręcz wynikające z samych praw człowieka. Do tego wątku ja jeszcze wrócę, jeśli państwo do niego nie nawiążą w swoich pytaniach, ale tu w takim razie na chwilę się zatrzymujemy. Witold Mrozek. Witold Mrozek pisze o kulturze, o sztuce, o teatrze, nie tylko o teatrze. Czy w tej dziedzinie w ogóle jest możliwe coś takiego jak dobra cenzura? Ja tutaj byłbym ostrożny z pytaniem o dobrą cenzurę i myślę, że ten film trochę pokazuje pewną taką naiwność tego pytania, ale rozwijając to, co powiedział przedmówca, również w odniesieniu do tego, czym ja się zajmuję, to co na przykład, myślę, warto tutaj wymienić jako takie przypadki, które na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste, a chwilę później właśnie wcale takie oczywiste nie są, no to właśnie taka pograniczność rozumienia różnych praw i sytuacji. To znaczy na przykład, jeżeli ograniczeniem wolności słowa ma być ochrona prywatności jednostki, no to na przykład jak do tego ma się postulat jawności zarobków, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jeżeli pomyślimy o tym, jak wygląda to w Polsce, jak w Norwegii na przykład, gdzie w Norwegii każdy składany przez każdego PIT jest jawny, a u nas dotyczy to również ludzi pracujących w sektorze prywatnym, gdzie powiedzmy nie ma tego uzasadnienia, że są to osoby opłacane z naszych podatków, więc jako obywatele i podatnicy mamy prawo wiedzieć, ile zarabiają. U nas często bardzo ciężko jest się, i to jest często też problem w kulturze, która jest bardzo zwarstwiona pod względem zarobków, które często są zarobkami płynącymi z publicznych pieniędzy, bardzo ciężko jest się doprosić nawet w granicach funkcjonującego prawa o dostępie do informacji publicznej, ile na przykład ktoś wziął za jakąś związaną, czy to z papieżem, czy z kimś zupełnie innym, wystawę właśnie, albo ile na przykład z funduszu wsparcia artystów, tak to się chyba nazywało, ten fundusz, który minister Gliński uruchomił w związku z COVID-em, z którego zostało wydane wiele milionów złotych. To był taki pierwszy w mojej praktyce dziennikarskiej przypadek, kiedy twardo odmówiono wydania tych informacji prawem kaduka, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy, mimo że chodziło tu o wydatkowanie wsparcia publicznego, więc to jest jeden taki przypadek. Drugi taki przypadek, który w Polsce też jest pograniczny, to jakby używane w sprawach, i tu już bezpośrednio będę mówił o tym, czym się zajmuję na takiej płaszczyźnie artystycznej też, używane w sprawach określanych pospolicie słowem
bluźnierstwo, które nie jest słowem istniejącym w polskim prawie, o ile się nie mylę, dwóch różnych możliwych argumentacjach. To znaczy z jednej strony obrazy uczuć religijnych, która jest przepisem wywodzącym się z prawa o bluźnierstwie i po prostu zastąpiono w tym prawie Boga jako ofiarę przestępstwa pewnymi przedmiotami czy zastępczymi w rodzaju właśnie, nie wiem, czy to uczuć, czy obiektów, czy ksiąg związanych z kultem religijnym. A z drugiej strony na przykład zdarza się, że polscy biskupi, mówiąc o naruszeniu przez jakieś dzieło sztuki sakrum, odwołują się do z kolei właśnie paragrafów związanych z nawoływaniem do dyskryminacji jakiejś grupy, na przykład na tle religijnym, sytuując się w zasadzie w pozycji mniejszości, co może wydawać się z punktu widzenia tego, jak wygląda polskie społeczeństwo, dość kontrowersyjne. Wreszcie taki podstawowy problem, który wiąże się już ściśle ze sztuką, to na ile pewne gesty, które normalnie uznalibyśmy, w normalnych warunkach uznalibyśmy na przykład za mowę nienawiści, są usprawiedliwione czy uznane za dopuszczalne w związku z umieszczeniem ich w ramie sztuki. To było głośne w prawicowej publicystyce kilka lat temu po spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym, gdzie powieszono figurę przypominającą Jana Pawła II z tabliczką obrońca pedofilii i publicyści, zwłaszcza prawej strony, ale nie tylko, również publicyści centrowi liberalni, porównywali ten gest do spalenia w tym samym czasie na wrocławskim rynku przez organizacje skrajnie prawicowe tzw. kukły Żyda. I nie będę teraz rozwijał tego zestawienia, natomiast pytanie, które tutaj się nasuwa i które uruchamia całą serię dalszych pytań, to na ile sztuka wprowadza pewien autonomiczny, wzięty w nawias porządek, który sprawia, że zgadzamy się na pewne rzeczy, na które byśmy się normalnie nie zgodzili, a na ile takie coś nie ma miejsca i na ile z drugiej strony fakt, że godzimy się na autonomiczny porządek sztuki, w pewnym sensie oderwany od społecznej codzienności, sprawia, że ta sztuka się sama trochę z drugiej strony nie unieważnia. To są, myślę, tematy, które będą z biegiem czasu w Polsce tylko narastać. I to samo pytanie do pani profesor, ale jeszcze z takim jednym dodatkiem do pani właśnie jako przedstawicielki świata akademickiego, bo mieliśmy niedawno działanie, które zostało odebrane jednoznacznie jako próbę aktu cenzorskiego, czyli proces z Barbarą Engelking i Janem Grabowskim. I wyrok ostatecznie zapadł taki, że sąd nie jest miejscem, gdzie się ingeruje w wolność badań naukowych. Ale pojawiły się też najróżniejsze komentarze, między innymi takie, że są pewne kwestie bardzo kontrowersyjne, dotyczące bardzo delikatnych kwestii społecznych. Właściwie argumentacja była bardzo podobna do tej, która pojawiała się tutaj czasem w filmie. No i trzeba być bardzo ostrożnym, nawet w takiej kwestii jak prowadzenie badań naukowych, żeby nie wzniecać emocji społecznych, nie doprowadzać do konfliktów. Więc jak to wygląda z pani punktu widzenia? Czy doświadczenie uczy, historia uczy, że nauka rozwija się wyłącznie wtedy, kiedy jest wolna, w 100%. Każde ograniczenie prowadzi do tego, że nauka rozwija się coraz wolniej, coraz gorzej. I to, z czym my mamy do czynienia, i to już od wielu lat, to jest proces powolnego ograniczania badań naukowych w różnych aspektach. Bo z jednej strony jest tak, że właśnie istnieją tematy, których lepiej, bezpieczniej nie badać, ponieważ można narazić się na bardzo dużą krytykę, a z drugiej strony wtłacza się naukowców w pewne ramy,
które nauce są zupełnie obce, czyli przede wszystkim nakłada się na naukowców coraz więcej obowiązków o charakterze biurokratycznym, coraz więcej różnego rodzaju punktów, list, miar, wag. To wszystko też ogranicza wolność badań, dlatego że no, przestaje się opłacać prowadzić badania w pewnych dyscyplinach, które są mało komercyjne, mało popularne, nie mają nic wspólnego na przykład ze światem biznesu czy z praktyką. Więc to są te dwie drogi, które prowadzą do znaczącego naprawdę ograniczenia badań naukowych. I teraz trzeba się zastanowić, jaka jest ratio tych rozwiązań. Dla tej całej punktozy ja nie mam żadnego wytłumaczenia, dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Natomiast no, trzeba zawsze wziąć pod uwagę racje kierujące osobami, które no, wprowadzają pewne ograniczenia dotyczące tych no, wrażliwych tematów, no, chociażby tematu Holokaustu, dlatego że od jakiegoś czasu przedstawianie jakiegokolwiek alternatywnego punktu widzenia jest postrzegane bardzo źle. Natomiast moje zdanie jest takie, że badania naukowe bronią się same, jeżeli one są zrobione rzetelnie, jeżeli one są zrobione według zasad, które powinny kierować badaczem, czyli są, wynikają z czego? Z poszukiwania prawdy, to ich nie można ograniczać. Świat nauki potrafi ograniczyć się sam, to znaczy jeżeli jakieś badania są zrobione źle, to one po prostu zostaną źle ocenione. I tu jeszcze wspomnę o jednym paradoksie, dlatego że ta punktoza doprowadziła do tego, że niektórym zaczęło opłacać się pisać bzdury. Dlatego, że jeżeli ktoś, tak, dlatego, że jeżeli ktoś ma więcej cytowań tak zwanych, to jego prace są oceniane wyżej, przynajmniej formalnie. I w związku z tym, jeżeli ktoś napisał jakąś piramidalną bzdurę i potem wszyscy inni pisali, że to bzdura, to cytowania mu rosły. Teraz już może aż tak bardzo dramatycznie to nie wygląda, ale mimo wszystko no to pokazuje, jak absurdalna jest próba wprowadzenia jakichkolwiek miar dla nauki, poza tymi, którymi ona się rządzi z natury. Także takie jest moje zdanie na ten temat. No dobrze, to jest ten moment, kiedy możemy oddać Państwu mikrofon. Czy są osoby, które chciałyby... Są. Dobra. Już idę z mikrofonem. Widzę tu pytanie, czy jeszcze... Można się jeszcze raz zgłosić? Ja mam pytanie dotyczące cenzury jako trochę tematu tego filmu w kontekście obecnej sytuacji pandemicznej. Mianowicie chciałbym tak porównać trzy takie kraje, myślę, że to porównanie w kontekście epidemii. Mianowicie Kubę, Francję i Polskę. Na Kubie, jak wiadomo, rządzi partia komunistyczna i tam jest cenzura, szczególnie w mediach tradycyjnych, bo internet się trochę wymyka tej cenzurze. No i oficjalna, można powiedzieć, propaganda czy oficjalne stanowisko rządu i Ministerstwa Zdrowia głosi, że szczepienia są jedyną formą, można powiedzieć, zakończenia pandemii i dlatego należy szczepić się powszechnie, jak najbardziej masowo. No, ja mam pewne związki z tą wyspą i dlatego mam informacje z pierwszej ręki, że o ile w różnych kwestiach są dyskusje, czy na temat roli partii, czy na temat ustroju, czy należy go modernizować w jakiś sposób, akurat na temat szczepień nie ma dyskusji prawie w ogóle. Znaczy wszyscy chcą się szczepić i nawet ludzie, którzy nie oglądają oficjalnych mediów, tylko korzystają z internetu, można powiedzieć, masowo się szczepią i w ogóle nie ma nurtu antyszczepionkowego. No właśnie, czyli na Kubie nie ma antyszczepionkowców? Nie, nie ma tam. Przynajmniej moi znajomi z tej wyspy się nie spotkali z żadnymi. No a myślę, że łącznie moi znajomi tam znają kilkaset osób. Z drugiej strony mamy Francję, która, można powiedzieć, przymusza do szczepień, to znaczy się ogranicza ludziom niezaszczepionym możliwość korzystania z różnych usług. I z trzeciej strony mamy Polskę, która nic nie robi antyszczepionkowcom i pozwala im tak naprawdę na funkcjonowanie w społeczeństwie tak jak inni. I teraz w sytuacji w Polsce takie osoby zaszczepione jak na przykład ja mają ten problem, że ja na przykład muszę płacić za... leczenie osób, które chorują na koronawirusa na własne życzenie, bo się nie zaszczepiły. No ja nie mam dzieci, ale osoby, które mają dzieci będą musiały jakby znosić niedogodność ich edukowania zdalnego, ponieważ przez czwartą falę
dzieci pójdą do domu na zdalne nauczanie. I pytanie jest takie, czy ta cenzura kubańska, akurat w kontekście szczepień, nie jest najlepszym wariantem, bo mamy do wyboru albo tych ludzi za pomocą cenzury przekonać do szczepień, albo ich przymusić siłą, jak we Francji, przez różne ograniczenia, albo ukarać osoby zaszczepione. I dlatego według mnie, moim skromnym zdaniem, akurat w takich kwestiach ta cenzura jest sensowna, ponieważ można powiedzieć, likwidując cenzurę kompletnie, pozwalamy tak naprawdę różnym ośrodkom manipulować ludźmi, a państwo, które zakładamy oczywiście, nie mówię o obecnym rządzie, ale zasadniczo powinno reprezentować jakieś wartości takie uniwersalne, jak nauka, i państwo abdykuje z tej roli i oddaje pole ludziom, którzy, można powiedzieć, manipulują społeczeństwem i to szkodzi społeczeństwu w sposób obiektywny. I dlatego patrząc na te trzy kraje i mówię, moim zdaniem akurat Kuba w tej kwestii jest najlepszym przykładem walki z pandemią w kontekście tych trzech krajów, a Polska najgorszym, to chciałbym, żeby się państwo odnieśli do tego, czy w takich sytuacjach cenzura nie jest rzeczą, można powiedzieć, sensowną. Dziękuję. Ja osobiście wolę model francuski, znaczy z ograniczeniem, z konkretnie nazwanym ograniczeniem dostępu do różnych usług publicznych, sprawdzaniem certyfikatów covidowych i przestrzeganiem rygorystycznym tych zasad. Nie byłem od kilku lat we Francji, niedawno byłem w Wiedniu, widziałem, że ten model całkiem sprawnie tam działa, łącznie, nie wiem, z rozpowszechnioną siecią punktów, w których można się zaszczepić od ręki i tak dalej. Natomiast oczywiście nie będę też polemizował z tym, że w Polsce państwo abdykowało, jeśli chodzi, albo przynajmniej pozostaje w głębokiej defensywie, jeśli chodzi o ruchy antyszczepionkowe. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie, które tutaj część z państwa, znaczy jedną z nich może część z państwa niekoniecznie musiała zauważyć, bo niekoniecznie śledzi na bieżąco media narodowe, ale przy, nie oszukujmy się, całym antyoświeceniowym, często nienawistnym, szczującym przekazie, który płynie z telewizji Jacka Kurskiego, jednocześnie wiadomości TVP, które nie muszę mówić, jakie są, powtarzają wezwanie do szczepień w każdym... Zaraz. To nie chodzi też o to, żeby bronić, żeby było jasne rządu, tylko zwrócić uwagę na ten paradoks. No i to, że Jan Pospieszalski stracił program w TVP, który również pozostawał bardzo daleki od jakichkolwiek standardów dziennikarskich, bardzo bliski szerzeniu fake newsów. Zachował go za premiera Tuska, zachował go za premier Kopacz, zachował go za kolejnych pisowskich premierów. Stracił go dopiero w sytuacji, kiedy zaczął podważać sens szczepień. I tutaj też oczywiście social media, to co większość z nas pewnie doświadcza na co dzień, że wystarczy wpisać słowo COVID albo szczepienie w jakimkolwiek poście, żeby od razu pojawiły się dołączone obowiązkowo informacje o koronawirusie. Jeszcze uzasadniając moją odpowiedź na pytanie, którą powiedziałem na początku, ja po prostu boję się, że w sytuacjach, kiedy zaczynamy robić listę wyjątków od wolności słowa, to ta lista zaczyna bardzo szybko rosnąć, dlatego osobiście wolę model, w którym po prostu wprost wprowadza się przepisy sanitarne i rozszerza się listę już istniejących przecież obowiązkowych szczepień. To jest znowu problem edukacji społeczeństwa, bo z tego co wiem, to we Francji nie szczepi się programowo ta część społeczeństwa, która zakończyła edukację na trzeciej klasie szkoły podstawowej. Mam też informacje z pierwszej ręki od osoby, która tam wiele lat mieszkała i w związku z tym tam ten problem wynika właśnie z braku wykształcenia. Natomiast ja się zgadzam z tym, że ludzie mają i muszą mieć prawo wyboru i powinni znać różne punkty widzenia. Natomiast dobrem nadrzędnym nad tym prawem jest w tym momencie zdrowie publiczne, dobro publiczne, bezpieczeństwo publiczne i w związku z tym państwo ma prawo
wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia. Natomiast według mnie przymus szczepień jest szalenie niebezpieczną instytucją. Dlaczego? Dlatego, że przecież nikt nie zagwarantuje ludziom, że nic im się po tym szczepieniu nie stanie. Tak? W związku z tym, kto będzie ponosił za to odpowiedzialność? Teraz, jeżeli ja mam prawo podjąć decyzję, czy ja chcę się zaszczepić, oczywiście powinnam dostać komplet informacji. Tak? Powinnam mieć możliwość sprawdzenia różnych danych i to z różnych punktów widzenia. Natomiast ja podejmuję tę decyzję samodzielnie i jeżeli nie chcę się szczepić, to powinnam brać pod uwagę również różnego rodzaju ograniczenia. Natomiast dziecinne jest uznawanie, że ta wolność wyboru powinna sięgać tak daleko, jak tylko się da. Czyli że ktoś, kto się nie chce szczepić, nie będzie potem podlegał żadnym ograniczeniom. No to jest dziecinada, prawda? Jeżeli ja podejmuję jakąś decyzję, to ja ponoszę konsekwencje swoich wyborów. Tak samo szczepiąc się, podejmuję decyzję, że biorę na siebie ryzyko ewentualnych efektów ubocznych, które mogą mnie spotkać. Myślę, że byłby to bardzo jednak niebezpieczny kierunek i tak jak w mojej poprzedniej wypowiedzi wskazałem, dopuszczalne ograniczenia mogą brzmieć jako silny i broniący możliwości ograniczeń swobody wypowiedzi, to myślę, że tego rodzaju ograniczenia były mocno nieproporcjonalne. To znaczy, jakkolwiek jest mnóstwo bzdur w tego rodzaju dyskusji o antyszczepionkowców oczywiście i jest ta pewna cena, którą się płaci za to, co jest jakby z takich podstawowych argumentów za stojącym za słowem wypowiedzi, czyli pewnym kolektywnym dochodzeniem do prawdy. Mieliśmy wcześniej dyskusję o wątek historyczny i w Polsce oczywiście jakby ograniczenia debaty historycznej, zwłaszcza właśnie w kontekstach polsko-żydowskich są bardzo silnie odczuwane i stąd jakieś dalsze rodzaje ograniczenia, nawet jeżeli oparte na byłoby dla mnie bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Chociaż oczywiście zdrowie publiczne jest pewną formą, jest pewnym celem, który mógłby zastanieć pewne ograniczenia, to nie sprawi to, że tego rodzaju pomysły antyszczepionkowców znikną. Raczej szukamy może tych powodów gdzieś indziej, to znaczy popularności ruchów antyszczepionkowych w pewnych krajach i mniejszej popularności w innych, niż raczej problemy z dostępnością do treści antyszczepionkowców. I tutaj oczywiście jest ten argument z równie pochyłej, który tu był podany. Tak jak on jest często dość niebezpieczny, to mimo wszystko państwo, które czysto w oparciu o pewną niezgodność z prawdą naukową ograniczałaby wolność słowa, myślę, że postępowałoby nieproporcjonalnie. Ja bym dodał jeszcze tylko jedno zdanie do swojej wypowiedzi, takie już czysto polityczne. To znaczy, wydaje mi się, biorąc pod uwagę też moje kontakty takie czysto społeczne w przestrzeni publicznej z osobami, które wyznają poglądy ruchów antyszczepionkowych, bo myślę, że słowo wyznawać jest tu dobrym słowem. Ten ruch w bardzo dużej mierze karmi się takim fantazmatem o swojej elitarności, undergroundowości, wykluczeniu, walce z opresją. Myślę, że tak jak w wielu przypadkach, tak samo jak z równią pochyłą, ten argument nie jest trafny, to w tym wypadku akurat karmienie tego poglądu, jakby represjonowaniem go pod względem wolności słowa, doprowadziłoby do po prostu masowych grup, nie wiem, na wkontakcie.pl chwilowo, czy w innych miejscach takiej ciemniejszej strony internetu ci ludzie i tak w obecnych czasach, dopóki nie żyjemy w Chinach ani w Iranie, znaleźliby miejsce do obiegu swoich idei, a jednocześnie wzmocniłoby to ich własny obraz świata w ich oczach. Ja
jeszcze takie krótkie ad vocem w takim razie, bo odnośnie tego, jak to wygląda, jakby my, ja pamiętam, że jak się zaczęły szczepienia w Polsce, to był luty tego roku, to wśród polityków dominował taki dyskurs, że jak wyszczepimy ileś tam procent populacji, to epidemia wygaśnie, przynajmniej w Polsce, że nie będzie koronawirusa i że ta epidemia się skończy do końca tego roku, czy do końca przyszłego w Polsce, a w kolejnych latach na całym świecie. Obecnie w Polsce nie ma tego dyskursu. Jest dyskurs, że jak dobrze pójdzie, wyszczepimy 60-70% i to będzie pod kontrolą, ale będziemy się szczepić w kolejnych latach, te dawki przypominające będą cały czas. I cały czas ci szczepiący się regularnie będą płacić na leczenie tych niezaszczepionych, ponieważ oni będą cały czas kolejni, no będą się, można powiedzieć, rodzić i ta grupa będzie stała, można powiedzieć. I różnica jakby między tym, co państwo... Dobrze, to ja bym tylko chciała zwrócić uwagę, że mamy mało czasu i ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie. Ostatnie zdanie, że jak państwo się przychylają do modelu francuskiego, model francuski ogranicza rozprzestrzenianie wirusa, ale nie likwiduje epidemii. I to jest jakby ten problem, który zauważam, że bez dotarcia do umysłów ludzi za pomocą blokowania fake newsów nie da się epidemii zakończyć. I dlatego się przychylam do tego, żeby w służbie, jakby w tych kwestiach medycznych taką cenzurę, może to jest za dużo powiedziane, ale taką ograniczenie fake newsów po prostu zastosować, żeby walczyć z epidemią. Dziękuję. Okej, to... To pytanie bierzemy pod uwagę, ale tu się pojawiło kolejne pytanie. Znaczy, słychać mnie? Działa? Działa. Dobra, dziękuję bardzo. Znaczy, ja mam takie może spostrzeżenie, że jest pewien taki dipol, to znaczy takie podwójne narzędzie w postaci z jednej strony cenzury, z drugiej strony propagandy. Najkrócej mówiąc, ten przykład ze szczepionkami jest o tyle dla mnie interesujący, że wydaje mi się, że to, co między innymi zasila ruchy antyszczepionkowe, to jest cenzura w udzielaniu informacji na temat szczepionek, tak? To znaczy, że ściśle naukowo do tego podchodząc, jednak szczepionki mają jakieś tam działania uboczne i to nie jest takie do końca jednoznaczne. Ale ponieważ stara się z różnych względów ukryć tę niejednoznaczność kwestii szczepionek, no to jakby niektórzy ludzie wyczuwają tą taką nie do końca konsekwencję w przekazie, tak, i z tego powodu zaczynają jakby nadrabiać, tak, jakby im mniej przygotowany człowiek do pracy z informacjami, tym łatwiej generuje jakieś teorie spiskowe. No i pytanie. I pytanie. Ja się chciałem zapytać wobec tego, to znaczy przerobić swoją wypowiedź w pytanie teraz niestety. Czy jest w ogóle jakaś dobra droga pomiędzy odpowiedzialnością związaną z wolnością słowa, odpowiedzialnością związaną z ograniczeniami wynikającymi z cenzurą, tak? Czy mają państwo jakiś pozytywny przykład i jakąś pozytywną propozycję, jak to by mogło być rozwiązane, tak? Żeby z jednej strony no nie było jakby jakiegoś nieograniczenia w generowaniu różnych treści, tak, które mogą być no powiedzmy krzywdzące dla kogoś z jednej strony, no a z drugiej strony taką nieograniczoną kontrolą, bo jakby ten dylemat był roztrząsany w filmie, który też nie do końca był obiektywny. Tam było kilka takich sztuczek, no ale już pomijmy to. Po prostu pytanie jest takie, czy jest jakaś dobra droga pomiędzy cenzurą, a pomiędzy nieograniczonym jakby dostępem do możliwości wypowiadania się i czy są jakieś konkretne przykłady takie ze świata, z życia, z pewnych czasów, kiedy to się udało, kiedy to dobrze funkcjonowało? Jaki jest taki model, który państwo uważacie za
za optymalny dla siebie. To znaczy państwo byście powiedzieli, no chcielibyśmy funkcjonować w takim czy w takim układzie. Mocne pytanie. Tak. Dobrze, to zacznijmy od prawnika. Tak, oczywiście pytanie jest bardzo szerokie. Znaczy wychodząc od jakby tematu, który był zainicjował to pytanie, no to odpowiedzią na pewne poczucie tego, że pewne tematy są cenzurowane, jest oczywiście zawsze więcej jeszcze informacji, tak? Czyli więcej wypowiedzi, jeżeli jest poczucie, że tych informacji brakuje. Jeśli chodzi jakby o modele docelowe, no to jest rzeczywiście bardzo ogólne pytanie, to co poniekąd jak odpowiadała na nie też wtedy, czyli swoboda wypowiedzi jako zasada, która jakby jest, od której obowiązują pewne wyjątki, które interpretowane są ściśle i o których decydują niezależne organy. I w takich wypadkach jakby ryzyko arbitralności jest w jakimś sensie ograniczane, ale domyślam się, że wciąż ta odpowiedź powstaje na jakby dużym poziomie ogólności, a to jest jakby problem z tego rodzaju przypadkami, że są bardzo mocno kontekstowe. To znaczy zazwyczaj jest to kwestia szeroko okoliczności, które należy wziąć pod uwagę, stąd trudno wskazać na takim poziomie ogólności model. No myślę, że z wszystkich tych krajów byłoby dość łatwo wskazać, w którym byśmy się czuli najlepiej. No pewnie był to jakiś któryś z krajów europejskich, gdzie możemy cieszyć się wolnością odpowiedzi w sposób, który mimo wszystko znamy. No tak, ja tutaj nie mamy na to niestety czasu tutaj, ale ja bym myślę, że to bardzo jest ciekawe. Faktycznie zgadzam się co do tego, że ten film jest wysoce nierówny w podchodzeniu do różnych z tych krajów, do różnych tych przypadków oraz moim zdaniem jest tam włożony bardzo różny nakład pracy w dotarcie do faktycznych mechanizmów i dotarcie do czegoś, co by nam faktycznie mówiło coś nowego. Myślę, że tutaj takimi skrajnymi przypadkami są Stany Zjednoczone i Chiny, to znaczy jestem pod dużym wrażeniem tego, co tam się wydarzyło w tej części chińskiej, dotarcia do młodych kandydatek do partii komunistycznej, które zdobywają punkty zaufania poprzez pracę na odcinku internetowej propagandy. Natomiast na odcinek część amerykańska wydaje mi się w jakimś sensie najsłabsza, to znaczy moim zdaniem nie chcę tego rozwijać, dałoby się to zrobić lepiej, bo tutaj dużo trzeba by przypisów. A jeśli chodzi o taki, odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, w obszarze, z którym ja tak w swojej jakiejś takiej praktyce ostatnio miałem najwięcej do czynienia pisząc, to znaczy wszystkich spraw związanych z tak zwaną obezą uczuć religijnych. Tu myślę, że jest możliwe wypośrodkowanie stanu prawnego między tym, co mamy w tej chwili w Polsce, to znaczy w zasadzie powiedzenie, wyobrażam sobie w obecnym klimacie politycznym, że sam fakt publicznego powiedzenia Boga nie ma albo Jan Paweł II nie żyje, może być postrzegane już z mojej perspektywy i biorąc pod uwagę to, co się ostatnio dzieje, jako akt naruszenia uczuć religijnych. Natomiast też nie uważam, że te sprawy powinny zostać zupełnie nieuregulowane i uważam, że to oczywiście łatwy, liberalny przykład, który też często druga strona by przytoczyła, że powinno być karane, nie wiem, obrzucenie meczetu wieprzowiną, ale powinno też być karane na przykład w jakiś sposób, nie wiem, podanie się w katolickim kościele za księdza i udawanie, że się sprawuje w danym momencie sakrament spowiedzi, jakby niszcząc coś, co jest dla danej osoby po drugiej stronie jakby bardzo ważnym punktem jej tożsamości religijnej i nadużywając tego. Więc wydaje mi się, że akurat w przypadku swobody wypowiedzi religii jest wiele przykładów krajów, które nie są ani postawione w sytuacji nie wiem, prześladowania grup religijnych, jak to się czasem mówi, ani nie są w drugą stronę
miejscami, gdzie po prostu nie da się być osobą świecką de facto i wypowiadać się publicznie, laicką. Nie wiem, czy pani profesor słyszała to pytanie. Ono było o jakiś taki pozytywny model. Tak, to, czy to, co mi się nasunęło w ogóle podczas wypowiedzi panów, to jest taka refleksja troszeczkę może z boku tych rozważań, ale my mamy do czynienia od jakiegoś czasu z ogromnym zalewem informacji, prawda? To znaczy, gdyby ta pandemia pojawiła się, nie wiem, 100, 150 lat temu, to nikt by o niej nie wiedział i na przykład ruchy antyszczepionkowe albo przeciwnie, zwolennicy szczepionek nie mieliby tak wielu możliwości eksponowania swoich poglądów. W związku z tym w tej chwili problem nie polega raczej na tym, żeby cenzurować pewne wypowiedzi, bo cenzura, tak jak panowie też mówili, ona do niczego nie prowadzi, bo te osoby i tak znajdą sobie miejsce do tego, żeby mówić o tym, o czym chcą powiedzieć. Natomiast chodzi raczej o to, żeby dać ludziom dostęp do pełnej informacji. I to jest obowiązek, który na osobach, które mają cokolwiek do powiedzenia i które są decyzyjne, powinien spoczywać. Właśnie danie dostępu do pełnej gamy informacji. To są moim zdaniem właśnie te dobre przykłady, czyli przykłady państw, które pozwalają wyrażać swoje poglądy, natomiast starają się dać ludziom pełen obraz sytuacji. Tego wydaje mi się w tej chwili na świecie bardzo brakuje. I to zarówno jeśli chodzi o problem związany z klimatem, jak i o COVID. No i musimy kończyć. Pewnie moglibyśmy długo ciągnąć wiele z tych wątków w najróżniejsze strony. No ale czas nam się skończył i trzeba przygotować salę do kolejnego filmu. Więc bardzo Państwu dziękuję, Witold Mrozek, Konrad Siemaszko, profesor Anna Tarwacka. Ja się nazywam Agata Szczęśniak i w imieniu OKO.press raz jeszcze bardzo dziękuję.